Z Ewangelii według świętego Jana. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Jezus zmierza do Jerozolimy i w tej swojej pielgrzymce do miasta świętego mówi do pewnej kobiety, że pielgrzymowanie nie ma sensu, że Bóg jest duchem, że jest wszędzie i ten, kto chce się modlić, kto chce o coś prosić lub za coś dziękować, ma to czynić w duchu i w prawdzie, gdziekolwiek jest. Czy więc Jezus zaprzecza swoim czynom? Przecież pielgrzymując, mówi o tym, że pielgrzymować nie trzeba. Nie, zupełnie nie tak. Jezus po pierwsze życiem swoim naucza. I naucza, że gdy wyruszamy do miejsca świętego, to czynimy godnie, czynimy pięknie, że ma to wielką wartość. Ale naucza jednocześnie, że nie wystarczy wyruszyć w drogę, pokonywać przestrzeń geograficzną. Należy przede wszystkim pokonać tę przestrzeń, która mojego ducha dzieli od Ducha Bożego. Pokonać przestrzeń serca. I pielgrzymowanie ma właśnie to umożliwić. Ma się stać katalizatorem takiej zmiany. Pielgrzymowanie ma być zewnętrznym znakiem tego, co dzieje się wewnątrz. Pielgrzymki duchowej. Zapraszam Was, wyruszcie w pielgrzymowanie, w duchu i w prawdzie. A kto może, niech wyruszy także do miejsca świętego, do Jerozolimy, na Jasną Górę i do tysiąca świętych miejsc, w których Bóg czeka na nas. Do zobaczenia jutro.